Witam znowu z tej strony. No, i tak jak już powiedziałem, dzisiaj zajmiemy się dowódcą moim, jeśli chodzi o inżynierię. Znowu udało mi się trochę nazbierać tych złotych rzeźb. Dosyć szybko mi to idzie, powiem szczerze. Jak już wiecie, ten ekwipunek, który mam na ten moment, to jestem z niego naprawdę dosyć zadowolony. Więc tutaj, ok. Jak widzicie, moja Małgorzata już jest na poziomie umiejętności 5511, Kordoba 551. 1 1 też. No i właśnie teraz kolejna rzecz, którą chciałem zrobić, to chciałem wbić u niego tą czwartą umiejętność. Dlaczego czwartą umiejętność? Bo uważam, że ona jest naprawdę bardzo, bardzo cenna. Co my tutaj tak naprawdę mamy? Redukcja obrażeń dystansowych od kontrataku, czyli jeżeli atakuje z dystansu to, tak jakby otrzymuję 20% mniej obrażeń, ponieważ moi rywale nie zadają, kiedy, nie, kiedy atakują tylko z dystansu, to zadają mi tylko i wyłącznie te obrażenia. Tak? tak jak ja chcę używać w ogóle tych ataków dystansowych, zobaczymy, jak to finalnie będzie działało. No, ale bardzo zależy mi na tej umiejętności, tak czy inaczej. No i oprócz tego, premia do podstawowych obrażeń dystansowych to jest też 40% i tutaj się liczy też ta aktywna umiejętność od Kordowy, nie liczy się aktywna umiejętność od Małgorzaty, którą mam, ale wydaje mi się, że to i tak jest dosyć dużo, tak? 40% to naprawdę wygląda dosyć spoko. Spróbuję sobie też zrobić jakieś małe testy z barbarzyńcami najpierw, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało przed i po. Oczywiście nie jestem pewny, czy mi się uda wbić 5 5 no ale może coś na zasadzie nawet 5 5 2 4, jeśli się uda to będzie spoko. Na pewno będę próbował aż do skutku, żeby to było te 5 5 1 5. Ech, tymi resetami gdzieś tam podziałać, ponieważ jeśli chodzi o Małgorzatę to później nie wiem czy nie będę chciał Małgorzaty wymaksować finalnie, jeśli ten marsz okaże się być dobry w polu. Tutaj też miałem najpierw zrobić 5 5 1 1, zobaczyć jak to wygląda i później dopiero użyć, ale co tam, niech będzie. Już spróbuję z, tym, z tą umiejętnością czwartą, jeśli się uda, albo tak jak mi się uda zrobić. Bo tutaj ta trzecia umiejętność to też moim zdaniem nie jest nic specjalnego. Tak już wcześniej o niej mówiłem kilka razy. Ani ta trzecia umiejętność, ani ta ekspertyza jakoś specjalnie ukordoby do mnie nie przemawiają, więc. Spróbuję po prostu zrobić go 5515, no i na dłuższy naprawdę czas zostawić tego dowódcę, ewentualnie później inwestować w Małgorzatę, gdzie ta ekspertyza wydaje mi się po prostu ciekawsza. E, Okej, okay. no to na początek zrobię sobie mały test z barbarzyńcami, ale może tego nie będę wam koniecznie pokazywał, tylko zobaczymy sobie później rezultaty. Albo no w sumie może Wam jednak pokażę, bo tutaj będzie mi chodziło głównie może nie o te. Raporty, tylko o te białe numery, które uda mi się wygenerować na samym początku. Także zobaczmy, jak jestem w stanie z jaką siłą uderzać. Tu widzimy, że 940, jakoś tam przez moment mi się udało trochę więcej, 1200. To jest chyba jakiś tam dodatkowy bat przez chwilę, ale widzimy mniej więcej jakie to są wartości. No i teraz, kiedy już walczę, to już tak naprawdę to się nie liczy, tak? No bo ja bym przyjął, że ta liczba to jest około te 940 tych białych numerów. Do tego będę się odnosił. Już kiedy zrobię tą umiejętność, miejmy nadzieję, czy tam w jakim stopniu, kiedy ją zrobię. No bo teraz, kiedy już walczymy, to to już jest zupełnie inna zabawa, teraz już nie liczą się te ataki dystansowe tak naprawdę. Tylko są to ataki w tej walce z bliska. No oczywiście pokonam tutaj barbarzyńców, no to bez dwóch zdań. Normalnie, gdyby taki marsz mnie do, dopadł, to by zniszczył tą moją wieżyczkę, i to są sytuacje takie, których będę starał się unikać za wszelką cenę i nie chcę w ogóle z nimi mieć nic do czynienia. Także mamy tą liczbę 940. Jestem ciekawy, czy po zrobieniu tej umiejętności to się zmieni i na ile to się zmieni? Czy to będzie na przykład, nie wiem, 950, czy to może jednak będzie troszeczkę lepiej. Tutaj jeszcze dokładnie będziemy widzieć te numery, jeśli chodzi o raport, czyli zobaczcie, obrażenia, które tutaj dostaję, to jest 247, 246, 245, a ja zadaję w okolicach te 940, 939. Tutaj musiałem dostać jakiś dodatek. Nie jest to takie ważne, zaraz sobie zobaczymy drugi raport, jak będzie wyglądał. No i teraz przechodzimy już do tego dowódcy, tak. Czyli. Będziemy próbować właśnie osiągnąć ten efekt 5515. I teraz słyszałem różne historie ostatnimi czasy. Ominark też nagrywał, nagrywał film na ten temat, że właśnie jakby nie ma znaczenia, czy to będziecie robić z wyresetowanymi wszystkimi umiejętnościami, czy tak jak teraz ja mam na przykład, że mam pierwsze dwie już zrobione i. Tylko i wyłącznie zostawiam sobie te dwie ostatnie, że tam niby rachunek prawdopodobieństwa jest taki sam. Wydaje mi się to dosyć ciekawe. Wiem, że kiedyś też John Wick zrobił takie badania, powiedzmy, jemu jestem w stanie zaufać, ominarkowi na pewno nie. I tutaj jest kwestia tego, że chodzi o to, żeby wymaksować tą ostatnią umiejętność. Jeśli ktoś. Wiecie, ja miałem matematykę dosyć dawno temu, takie rachunki prawdopodobieństwa to jest coś, czego nie lubiłem już od wielu, wielu, wielu lat. Więc w sumie nie chcę mi się tego samemu liczyć, dowiadywać i tak dalej. Wydaje mi się, że to też nie jest jakieś takie super istotne, ale to jest ciekawe, bo wydawało mi się, że jeśli wy resetuję wszystko i będę chciał tylko tą piątą umiejętność. Bo wiecie, pamiętajcie o tym, że jak ja resetuję wszystko. To jest tylko jedno miejsce, w którym przegrywam, tak? Ta trzecia umiejętność. A jeżeli robię pierwszą czy drugą, to ok, ale ja chcę tylko wymaksować piątą. I to w sumie nie jest tak, bo wydaje mi się, że niekiedy te jakby algorytmy, które tam przedstawiają, są związane z tym, żeby wylosować te 5, 5, 1, 5, co nie do końca jest prawdą, bo ja nie chcę 5, 5, 1, 5 wylosować, tylko ja chcę tylko i wyłącznie wymaksować tą piątą umiejętność, i w momencie, kiedy to zrobię, to po prostu robię sobie. Blokowanie pierwszej i drugiej umiejętności je maksuje, tak, więc później już ten rachunek prawdopodobieństwa w ogóle nie musi działać, tak? Mi wystarczy to, że jak mam cztery te umiejętności, to z tymi wszystkimi opcjami, które mogę użyć, chcę jak najwięcej użyć, dostać tej. W ostatniej, czwartej umiejętności. Ponoć prawdopodobieństwo jest takie same, jestem w stanie to przyjąć. Wątpię, żeby było mniejsze przy resetowaniu wszystkiego. Dla mnie szczerze, tak jest chyba ciekawiej, bo wydaje mi się, że to jest trochę jednak dołujące, że za każdym razem musisz wymaksować te pierwsze dwie umiejętności i później dopiero czekasz, czy to będzie ta trzecia umiejętność, czy czwarta. Jeśli jest prawdopodobieństwo takie same. No, to spoko, ale szczerze Wam powiem, że ja to będę robił z resetowaniem wszystkiego, bo jakoś tak psychicznie się czuję lepiej. I wydaje mi się, że też jest ciekawsze później wybieranie te umiejętności, no bo jednak to trwa trochę dłużej, a nie jak wiecie, tak to bardzo szybko można, można stracić. Pierwsze co muszę zrobić, to na pewno muszę się pozbyć moich tutaj złotych rzeźb. Byłoby najśmieszniej, gdybym teraz przez cztery kolejne razy tutaj zdobył za każdym razem czwartą umiejętność i w ogóle nie używałbym resetów. By Była jakaś, nie wiem, jakieś ultra szczęście. Nie spodziewam się tego. Trochę tutaj zainwestowałem tych złotych głów, wiecie, dostałem też w KVK. Tam, nie wiem, Ligi Ozyrysa w sumie nie wykupiłem, więc mam trochę. Z tego co pamiętam, wystarczy te 95, ale czekajcie, teraz 190 potrzebuję. Mam 100, 185, jak ja to liczyłem, będę potrzebował jeszcze. Kilku głów, żeby wymaksować, ale wydaje mi się, że gdzieś tam mi się jeszcze je uda wykombinować, także spoko. Eee, damy radę. <laughs> teraz tak widzę, że mam w sumie chyba troszeczkę za mało. Nie wiem, jak to policzyłem wcześniej, eee, ale spoko, damy, damy radę. Gdzieś tam zrobię cięcie na tym filmiku i zobaczycie, że, że spróbuję te 5-5-1-5. OK, zobaczmy po raz pierwszy. O, zobaczcie, udało się, tak? No to spoko. Kontynuujemy. Przy losowaniu, przy kole nie miałem w ogóle szczęścia, więc może teraz się uda. O kurcze. Ciekawe, to by było w ogóle spoko, gdybym wiecie, gdybym w ogóle nie robił tych resetów. Może się okaże, że tutaj rzeczywiście będę miał więcej szczęścia. I co? No nie, tym razem się nie udało, jak widzicie, brakuje mi tych pięciu główek, więc muszę teraz iść i je wyprodukować. Okej, okay, jak widzicie, już jestem, więc wracamy do zabawy. Ciekawe, czy jestem teraz w stanie zrobić ostatnią. No i powiem wam, że to jest taka troszeczkę jednak zagwostka, bo to co mi się teraz udało zrobić jest całkiem niezłe. 5 5 2 4 to wydaje mi się że jest całkiem całkiem dobra opcja. Nie udało mi się uminąć całkowicie tej trzeciej umiejętności, ale jednak 4 tutaj wbite to wydaje mi się że cały czas jest niezła opcja. Jeśli chodzi o resety to mam ich 8. No i powiedziałem, że będę robił do skutku, więc będę tutaj robił z wami. Jestem ciekawy, czy na koniec okaże się, że to była totalna głupota i powinienem tego nie robić, ale wydaje mi się, że jakbym nie zrobił tego teraz, to później nie robiłbym nigdy. A tak, to cóż, tak jak powiedziałem, będę próbował do skutku. Nie chcę kordowy robić, nie chcę ekspertyzy robić tego dowódcy, nie chcę więcej w ogóle używać jakby złotych rzeźb. Jeśli gdzieś tam wpadnie przypadkowo mi Cordoba, Spoko, to, to będę sobie go powolutku robił, ale nie chcę już tych 75 rzeźb tak naprawdę na niego zużywać. Także co? No, będę po prostu robił resety i zobaczymy, jak to się dla mnie skończy. No to dobra. Pierwszy reset. Zobaczmy. Jak widzicie, mam tutaj te 12 punktów. No i dla mnie jest kwestia tego, żeby właśnie trafić na czwartą umiejętność. Zobaczymy, czy. Mi się to uda. Jeżeli będę trafiał na trzecią, to jest taki fail. E, widzicie, teraz raz już mi się udało trafić. Te pozostałe, jeżeli się trafiają, to jest ani dobrze ani źle. Wiadomo, że najbardziej mi zależy na tej umiejętności trzeciej. E, czwartej, przepraszam, jeżeli nie trafiam trzeciej, to jest dobrze. Okej, okay, tutaj bardzo idę na te pierwsze dwie. A, niestety, tutaj już jest, widzicie, słabo. Jeszcze ją wbiłem trzeci raz, także tutaj to już jest na pewno do zresetowania. Nawet jeżeli teraz wymaksuje sobie tą piątą umiejętność, to to i tak już jest bez sensu. Tutaj nawet cztery mi wpadły, więc no to było słabe losowanie. Zobaczmy, jak będzie dalej. Muszę też pamiętać, żeby za ostatnim razem sobie zostawić te miejsce, żeby wiecie, żeby nie zostać tutaj bez tych pierwszych dwóch umiejętności, to już w ogóle byłaby tragedia. O, teraz idzie dobrze. Widzicie, że już mam trzy punkty tutaj. Ech, także jeszcze o. Teraz muszę trafić jeszcze tylko raz, i teraz, właśnie jest taka: wydaje mi się, dosyć duża szansa, żeby właśnie nie trafić trzeciej umiejętności, a żeby trafić tylko i wyłącznie tą czwartą. Zobaczmy, czy się uda. Na razie jeszcze nie. Jest! I zobaczcie: dosyć szybko mi się udało zrobić, osiągnąć to, co chciałem, no i czy rzeczywiście nie warto robić w ten sposób, jestem ciekawy, może ktoś ma naprawdę umiejętności matematyczne lepsze ode mnie i jest w stanie w jakiś sposób to udowodnić, bo zobaczę, ja teraz zrobiłem to, co chciałem, wymaksowałem czwartą umiejętność, teraz robię bardzo prostą rzecz, czyli sobie robię tego skill loka, że trzecia i czwarta są już zablokowane, no i kiedy teraz wrócę i będę ulepszał, to po prostu ulepszam sobie pierwsze dwie umiejętności już na totalnym luzie, już tutaj nie ma żadnego rachunku prawdopodobieństwa, bo ja na pewno te umiejętności dwie sobie już zrobię. I w ten sposób, zobaczcie, użyłem kilku resetów. Tutaj też jest oczywiście kwestia tego RNG, jest kwestia szczęścia. Ja nie wiem, czy to jest lepsza opcja, czy ja po prostu miałem tutaj więcej szczęścia, ale tak mi się udało. Widzieliście też wcześniej, że kiedy nie robiłem resetu, to też udało mi się zdobyć tutaj cztery punkty. To też było całkiem niezłe i w sumie. Jeszcze miałem szansę, tak? Miałem przez długi czas dosyć szansę, żeby, żeby właśnie ominąć tą trzecią umiejętność. Wtedy mi się nie udało. To jest kwestia tylko właśnie RNG, czy to jest kwestia szczęścia, nie jestem w stanie tego wam dokładnie policzyć i powiedzieć. Nie będę próbował. Wiecie, musiałbym pewnie sporo na tym spędzić czasu na tym, jak to się oblicza, i tak dalej, a no sorry, po prostu nie chce mi się tego robić. Jeśli ktoś jest w stanie to naprawdę dobrze obliczyć. To będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Chętnie poczytam w komentarzach, jak to ogólnie bywam. Wiem, że tutaj oglądają różne osoby. Może akurat się zdarzy, że ktoś naprawdę dobrze ogarnia matmę i, i jest w stanie gdzieś tam wyprowadzić taki wzór który by dowiódł do jakiegoś tam rachunku prawdopodobieństwa, a może to, co już zostało zrobione i pokazuje, że prawdopodobieństwo jest takie same, jest prawdą, a to są tylko i wyłącznie jakieś takie uprzedzenia i talizmany, który zresztą w Rise of Kingdom jest sporo i każdy może ma prawo do swoich, my nawet w życiu mamy jakieś takie swoje rzeczy, więc myślę, że nie ma problemu. No to co, to teraz czas na barbarzyńców i zrobimy sobie drugi test, zobaczymy, czy wymaksowanie tej umiejętności ostatniej mi coś dało i Ile mi dało? Oczywiście nie zrobiłem nic, jeśli chodzi o technologię, wszystko zostaje tutaj tak, jest tak samo. No więc zobaczmy, jak będą wyglądały teraz te moje podstawowe obrażenia dystansowe po zrobieniu tej umiejętności. No, i już czas na chwilę prawdy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało teraz, kiedy uderzę z dystansu. I jakie będą te obrażenia? Już widziałem pierwsze, że są praktycznie dokładnie takie same. Ale teraz wydaje mi się, że uderzam z większą mocą. 930 tysiąc ponad. No jestem ciekawy, od czego to zależy. Czy te obrażenia moje po prostu są większe? Czy były takie same? No, bo przez moment były nawet mniejsze, tak? Ale był też taki fragment, kiedy, kiedy uderzałem dużo mocniej. Wydaje mi się, że to nie jest związane z żadnym ekwipunkiem, bo ja nie mam tutaj ekwipunku, który by zwiększał te moje obrażenia dystansowe. No, zaraz zobaczę sobie to na raporcie dokładnie, bo jak zobaczyłem te numery za pierwszym razem 940, to no nie powiem, nie było to nic takiego, z czego bym był specjalnie zadowolony. Ok, no to porównajmy sobie teraz te raporty, jak one wyglądają. To jest ten sprzed tej umiejętności, a ten jest po. Jeżeli tutaj sobie zobaczymy, to rzeczywiście jest trochę różnica, jeśli chodzi o moich lekko rannych. No wiadomo, to są jednak barbarzyńcy, ale zobaczmy sobie, jak to wygląda w raporcie. Czyli zobaczcie, tutaj obrażenia, które otrzymywałem, to jest 247, czy tam w tej okolicy, no i zadaje 943. Tutaj nie ma ich, nie ma różnicy i zaraz powiem dlaczego, bo oczywiście nie doczytałem i nie wiem w ogóle, jak to się stało, naprawdę, jakby zaćmienie umysłu, ale zobaczcie, tutaj zadaję obrażenia takie same, ale już widzicie, że otrzymuję rzeczywiście obrażenia 20% mniejsze, czyli mam tutaj nie 240, a 205 tych obrażeń, które otrzymuję. No i teraz to, czego ja nie doczytałem, jeśli chodzi o tę umiejętność, a co jest w sumie bardzo ważne i pokazuje, że ta umiejętność w sumie jest taka trochę, słaba pod tym względem. W sensie, że ta pierwsza część, redukcja odbrażeń od kontrataku, to jest tak naprawdę ta umiejętność i ona tutaj rzeczywiście działa i to jest bardzo fajna sprawa. Natomiast tutaj e, zapomniałem o tej pierwszej części, tak? Za każdym razem, gdy zostaje trafiony zwykłym atakiem ma 10% szans. Czyli zobaczcie, tutaj ktoś musi być przy tej mojej wieżyczce i atakować moją wieżę i wtedy mam 10% szans na tą premię na 3 sekundy zadawanych obrażeń więcej o 40%, to też jest śmieszne dosyć, bo to jest więcej obrażeń tych dystansowych tylko, więc to musi być taka sytuacja, że ktoś stoi przy mnie i atakuje moją wieżę, a ja w tym czasie atakuję kogoś innego z dystansu i wtedy mam tą premię 40%. No, szczerze, wydaje mi się, że skorzystam na tym bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Więc te 40% tutaj praktycznie, gdyby tego nie było, to pewnie bym nie odczuł tego w ogóle. Lepiej, gdyby to były tylko te dystansowe, a nawet nie wiem, 10%, ale żeby to było na stałe. Tak czy inaczej, tego nie ma. Myślę, że ta redukcja tutaj jest bardzo spokojna, no bo rzeczywiście widzieliście, że zdecydowanie otrzymuje tych obrażeń mniej, więc myślę, że gdzieś tam to się odbije. Na tych raportach, i mimo wszystko warto zainwestować w tą piątą umiejętność. No i cóż, mój Kordowa na razie zostaje taki, jest jaki jest. Zobaczymy, co będzie dalej z Małgorzatą. Ej, I na razie, tak to, na razie tak to wygląda, i nie, nie zamierzam tutaj nic z tym zrobić. Dzisiaj będę miał szansę to przetestować. Dzisiaj też będzie live, bo otwierają się u nas bramy, otwiera się u nas strefa piąta. Zobaczymy, jak ta walka w ogóle będzie wyglądać tutaj u nas. No, bo szczerze powiedziawszy, jestem pełny obaw, jak to będzie wyglądało. Na papierze, obóz wody jest od nas silniejszy. Myślę, że ten plan, który mamy, to też jest taki plan, którym sobie za bardzo nie pomagamy na nieszczęście. Ale cóż, ale fajne jest na pewno to, że w ogóle będzie jakaś walka, bo tutaj wiecie, jesteśmy w sesji dzieje, ja nigdy nie wiadomo, jak to się wszystko ułoży. Ech, mieliśmy taką obawę, czy nasz obóz w ogóle wyjdzie do walki. W sumie wygląda na to wszystko, że rzeczywiście jesteśmy zmobilizowani, będziemy walczyć, więc będzie gdzieś tam okazja przetestować pewne rzeczy. Ja na pewno się nie będę jakoś wielce stresował ani nastawiał. Ech, no bo szczerze, tak jak właśnie widzę, co, co my robimy. Jak tutaj, jak tutaj to wszystko wygląda, to, e, to nie wygląda, to moim zdaniem, przynajmniej po naszej stronie zbyt ciekawie, ale wiecie, to jest CSID, e, to jest e, wielka niewiadoma, co tak naprawdę się wydarzy po otwarciu tych bram, jak to będzie wszystko wyglądało. E, także no myślę, że też może być coś ciekawego do pooglądania, a nawet gdyby było bardzo niedobrze z naszej strony, to jej ja tak coś tam będę sobie pykał, walczył próbował jak widzicie mam surowce przyspieszenia moje też wyglądają całkiem nieźle więc naprawdę mogę sobie spokojnie tutaj pozwolić na to żeby w tej piątej strefie ich powalczyć mam nadzieję że nie będzie tak źle że wiecie że będzie rywal cały czas na nas siedział że będę miał tylko te ich jednostki w okolicach mojego miasta albo że w ogóle nie będziemy mieli prawie żadnego terytorium bo to rzeczywiście byłoby uciążliwe no ale zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Na pewno zapraszam około godziny 18, 18.30. Zacznę tego live'a, będzie otwarcie bram jest naprawdę fajnej godzinie takiej, gdzie mogę właśnie od razu za zacząć ten live i pokazywać jak to wszystko będzie wyglądało. No także zobaczymy, myślę, że będzie sporo zabawy. Zapraszam serdecznie, a z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.